Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Opowiedział tę przypowieść także niektórym, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Jaka jest dobra nowina wpisana w tę przypowieść przed chwilą usłyszaną? Dobra nowina jest ta, że możemy wrócić dzisiaj do domu usprawiedliwieni. Pewnie jest tak, że jak tu jesteśmy, wszyscy potrzebujemy usprawiedliwienia. Jest ktoś, kto nie potrzebuje. Nie ma nikogo. To jest akurat wspólne nasze doświadczenie, że potrzebujemy usprawiedliwienia. Ale Jezus mówi, ta potrzeba może być dzisiaj spełniona albo nie. Możesz wrócić do domu usprawiedliwiony. Ale możesz też wrócić do domu nieusprawiedliwiony. Nieusprawiedliwiony wrócił do domu faryzeusz. Dlaczego? Dlatego, że był kimś, kto chciał się przed Bogiem usprawiedliwić sam. Jako sposób zmagania się z doświadczeniem własnej winy wybrał samo usprawiedliwianie się. Nie jestem jak inni ludzie, nie jestem zdziercą, nie jestem niesprawiedliwy, nie jestem cudzołożnikiem, nie jestem jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. W tym całym dobru, które wylicza, chce znaleźć usprawiedliwienie. Ta droga samousprawiedliwienia jest tak naprawdę drogą samounicestwienia. To jest jeden z głównych przekazów Ewangelii, że ten, kto próbuje być sam sprawiedliwy przed Bogiem, gubi samego siebie tak naprawdę. Tak naprawdę gubi samego siebie.
Zupełnie inny proces dokonuje się w celniku i żeby to zrozumieć, to myślę, że trzeba najpierw odkryć, że celnik ma głęboką świadomość tego, że stoi przed Bogiem i że to, co się dokonuje w celniku, jest wielkim działaniem Boga. Jest tak naprawdę działaniem Ducha Świętego. Dlatego, że to ostatecznie w Duchu Świętym uwielbiamy Boga. W Duchu Świętym przyznajemy pierwszeństwo Bogu. W Duchu Świętym mówimy Boże. W Duchu Świętym mówimy Panie. To Duch sprawia to wyznanie w nas. I także Duch jest tym, który przekonuje nas o naszym grzechu. Dlatego celnik w Duchu Świętym mówi: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Jedno i drugie jest mówione z Ducha Świętego. Można by powiedzieć, że rzeczywiście celnik doświadcza spotkania z Bogiem, doświadcza spotkania, w którym się poddaje Bożemu działaniu. To jest zapewne największa, zasadnicza różnica między celnikiem a faryzeuszem. Faryzeusz jest w świątyni, ale nie jest przed Bogiem. Jest w świątyni, ale nie jest przed Bogiem. Faryzeusz, pisze święty Łukasz troszkę mocniej niż pokazuje to polski przekład, faryzeusz stanął i sam do siebie się modlił. Sam do siebie się modlił. Nasz przekład polski, że w duszy się modlił, jest bardzo łagodny i rozmija się z intencją świętego Łukasza. Łukasz chce powiedzieć, że faryzeusz jest w świątyni, ale gada sam ze sobą. To się może każdemu zdarzyć. Nie? Że nam się wydaje, że jesteśmy na rozmowie z Bogiem, a cały czas mówimy do siebie i tylko siebie słuchamy. I to jest to, co się dzieje z faryzeuszem. Mówi do siebie i słucha sam siebie. Nie stoi przed Bogiem. Celnik jest przed Bogiem. Nie jest tylko w świątyni. Jest przed Bogiem. I jest otwarty na Boże działanie. To, jak dalece jest otwarty na Boże działanie, pokazuje też gestem tym, że bije się w piersi. To jest taki gest człowieka, który chciałby skruszyć własne serce. W przekonaniu, że to serce jest zatwardziałe, że to serce jest pokryte jakąś taką twardą powłoką, która sprawia, że łaska Boża nie może się dobić. Że gdzieś do mnie dociera, ale nie jest w stanie się przebić do serca. A celnik ma w sobie to pragnienie, żeby to, co Bóg może z nim uczynić, dotknęło go możliwie najgłębiej, dotknęło go w samym sercu. Dlatego chce to serce rozbić, chce to serce skruszyć. I właśnie do tego skruszonego serca dociera Duch Święty z tym słowem: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. To jest przypowieść, ale jeśli cofniemy się troszkę w Ewangelii świętego Łukasza do 5 rozdziału, tę przypowieść Jezus opowiada w 18 rozdziale. Jak cofniemy się do 5 rozdziału, będziemy świadkami wydarzenia.
które się rządzi dokładnie tą samą logiką, jaka jest zawarta w tej przypowieści. I to wydarzenie to jest powołanie Szymona Piotra w 5 rozdziale Łukasza. Pamiętacie na pewno tę historię, że Jezus prosi Szymona, żeby wypłynął na głębie swoją łodzią w południe i żeby zarzucił sieci na połów. I dzieje się coś, co jest absolutnie niemożliwe, to znaczy w samym środku dnia Szymon zagarnia wielki połów ryb i widząc to, co się dzieje, zachowuje się dokładnie tak, jak ten celnik. Dokładnie tak samo. Znaczy, odkrywa świadomość, że stoi przed Bogiem. Dlatego, chociaż wcześniej mówił do Jezusa mistrzu, to teraz mówi do Niego Panie, Panie. I mówi to w taki sposób, że klęka w łodzi i pochyla twarz do stóp Jezusa. Tak jak celnik, który stał gdzieś tam z tyłu, nie śmiał oczu wznieść ku niebu. Tak jak celnik nie śmie patrzeć w niebo, to znaczy nie śmie patrzeć na Boga, tak Szymon nie śmie popatrzeć w twarz Jezusa, bo zobaczył, że w twarzy Jezusa, w Jego osobie, w Jego działaniu objawia się Pan. I dlatego chowa swoją twarz w stopach Jezusowych i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Bo jestem człowiek grzeszny. I to jest moment narodzin wiary Szymona i ta wiara ma właśnie takie, jakby taki podwójny wymiar, że z jednej strony uznaje Pana w Jezusie, a z drugiej strony jakby w takiej absolutnie koniecznej syntezie, jakby to były dwa wymiary tego samego wydarzenia, tego samego wyznania, to ze sobą jest spojone. Nie? Uznaje Pana w Jezusie i uznaje grzesznika w sobie. Uznaje grzesznika w sobie. Odejdź ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Można by powiedzieć, że tak, to jest to niezwykłe działanie Ducha Świętego wtedy na jeziorze. W Duchu Świętym Szymon mówi: Panie, i w Duchu Świętym mówi: jestem grzesznikiem, odejdź, bo jestem człowiekiem grzesznym. Moment, w którym Szymon może przeżyć swoje usprawiedliwienie. To jest taka, można by powiedzieć, nieoczywista droga, czy nieoczywiste doświadczenie, do którego jesteśmy zaproszeni. Albo możemy stać przed samymi sobą właściwie, przed lustrem i przekonywać się ciągle, że jestem sprawiedliwy i że nie jestem takim łajdakiem, jakim bym się mógł wydawać samemu sobie. Nie mogę się gapić w to lustro, ciągle mówić: nie, nie, nie jest z tobą tak źle, nie jest z tobą tak źle. I zapewne będzie z nami to, co z tym faryzeuszem, że w żadnym z tych zapewnień, w żadnym z tych samousprawiedliwień, w żadnym z tych zdań, które są autopromocją, nie znajdziemy usprawiedliwienia. Albo możemy się poddać Duchowi, który stawia nas przed Bogiem, a nie przed lustrem. Otwiera nas na spotkanie z Bogiem, a nie tylko z samymi sobą. I w duchu możemy mówić: Panie, jestem grzesznikiem. I właśnie dlatego, że to mówimy w duchu, to nas nie zabija. To nie prowadzi do żadnego samounicestwienia, to nie prowadzi do jakiejś depresji, nie prowadzi do jakiegoś załamania.
wtedy, kiedy mówię to w duchu, kiedy to mówię w obecności Jezusa. Dlatego, że żaden grzesznik nie czuje się źle w obecności Jezusa. Żaden grzesznik nie czuje się w obecności Jezusa poniżony i sponiewierany. Żaden grzesznik nie przeżywa takiego upokorzenia w obecności Jezusa. Jest odwrotnie. Jak Szymon mówi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny, to Jezus mu mówi, nie bój się, od tej pory będziesz łowił ludzi. I to jest dopiero cud. Zgarnąć pełną łódź ryb w południe, to jest pewnie cud. Ale z grzesznika zrobić papieża, to jest cud niezestawialny z tamtym pierwszym. I to są te cuda, do których jesteśmy zaproszeni. Nie. Taka jest dobra nowina. Możemy stąd dzisiaj odejść do domu usprawiedliwieni. O zbawcza hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Snuj srogi nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc ześli nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.